Właśnie poprałem posechu chyba. Zaraz zobaczę. No sucho, a to jeszcze mokre trochę. No wyszedłem na podwórko. Wyszedłem na podwórko, żeby nagrać, ale ogólnie jest zimno. Poprałem muszę. Stralki wynieść, a mam tutaj sznurek. A wtedy Łuszem właśnie rozmawiałem, co był, co tak obrażał. A mówił, że mam pokój. No. Jak będzie taka sytuacja, to po prostu ja mogę tobie wynająć. No, oglądał właśnie, też dziękował, że widział, jak z Patem pojechaliśmy. Kupić na początku ubrania, tanie odzieży nowe. I przekazaliśmy bezdomnym. To chwała. Tutaj ja nie jestem potrzebny. To widzicie, on śpi sobie. Ta godzina już. Ja rozpaliłem, wrzuciłem w śmiecie. A chcę te poprać tam, wywiesić. Spuszczę wodę. A dostał pralkę, ten proszek, to chowa wszystko pod poduszkę. No to widzicie. Tak on ludzi szanuje, to ja jego też nie będę szanował, jak on tak ludzi szanuje. O, właśnie patrzę na komin. Podłożyłem właśnie teraz drzewa, żeby przypalić. Poranki chłodne, było 3 stopnie, ale trzeba palić, ponieważ jak się nie będzie paliło, dużo się nie pali, żeby było ułem ciepło, żeby wilgoci nie było. A właśnie widziałem całe to jakieś, też mu się znalazłem w jakichś upokojeniach. Ja patrzę tutaj też już, ja co w Krakowie kupiłem torbę, to buty te i klapki. Puma, to już schowałem. Jeszcze muszę powolutku będę sobie. A wybiera się właśnie Asia. Nic nie było na Sylwestra. Zaprasza mnie do siebie na święta. To pierwsze przyjedź. Musimy porozmawiać na ten temat. O, mam coś dla ciebie. Sobie powiesisz pieska z serduszkiem. No to widzicie, jak to jest. Ładnie, pięknie. A ja siebie nagrywam, nie na ciebie. Nie, pokazujesz, teren wychodzi. Bo nie. Wszystkie mówią, jak tak. Ty wychodzisz na grę. Ja pokazałem, o, prałem. Tak. Jak teren pokazujesz. Zamknij tą dupę, kurwa. Nagrywaj. Ja cię nie nagrywam. Szczurze ty!